Komisji Oświaty, Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i Komisji Rewizyjnej na wspólnym dzisiejszym posiedzeniu. Zanim przejdę do przedstawienia porządku obrad, informacja dla Rady Gminy Miasta Górskiego o rejestracji dźwięków pokazów w okresie 17 radnych. Przedem Rady Miasta Górskiego, że wnosi o zawieść swoich nagrań i dalsze rozpowszechnianie. Dane osobowe osób fizycznych, które pojawią się w gminie w rozpatrywaniu skarg i wniosków o petycji wniesionych do Rady Gminy, podlegają ochronie danych osobowych. Jeżeli pojawią się roszczenia z osób trzecich dotyczące nagrań radnego miasta Górskiego, to Urząd Gminy będzie udzielał informacji, że to są nagrania prywatne radnego miasta Górskiego. Przedstawię według uczestnictwa obecności brakuje nam jednego radnego, a mamy informację, że spóźni się troszeczkę ze względów tam. A już nawet jest, także przyjechał jeszcze raz szybciej niż zadeklarował. Powolutku. Już można. Przedstawiam w takim razie porządek obrad. Jest to różny dla trzech komisji, wspólnych komisji. I tak zacznę może od Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Jest to największy materiał i porządek obrad tej komisji. Punkt pierwszy, sprawozdanie za 2022 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Punkt drugi, sprawozdanie za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Punkt trzeci, sprawozdanie za 2022 rok w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę. Punkt czwarty, informacja z realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w domu i w szkole w roku 2022. Punkt piąty, zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. Punkt szósty, sprawy bieżące. Porządek obrad dla Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Punkt pierwszy, informacja za 2022 rok na temat istniejących podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Relis. Punkt drugi, zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Porządek obrad dla Komisji Rewizyjnej. Przedstawia się następujący. Punkt pierwszy, sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Relis. Punkt drugi, zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. Punkt trzeci, sprawy bieżące. Przechodzimy do Komisji Oświaty, gdzie materiałów jest najwięcej. I tak do punktu pierwszego. Sprawozdanie za 2022 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. To sprawozdanie jest dosyć obszerne. Czy ktoś ma jakieś uwagi, spostrzeżenia, zapytania do tego sprawozdania? Nie widzę, dziękuję. Punkt drugi, sprawozdanie za 2022 rok, realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tychże zadań. Również, czy zapytam się inaczej, czy ktoś nie otrzymał materiału? Wszyscy otrzymali. Czy są jakieś również uwagi, pytania, spostrzeżenia do tejże punktu? Nie widzę. Sprawozdanie jest w takim razie jasne. Punkt trzeci. Sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Relis. Również pytam się, czy ktoś ma jakieś uwagi. Panie Przewodniczący, nie wiem, czy w tym miejscu, czy może później, chciałbym właśnie się odnieść do sytuacji takiej oświatowej, a to może sprawa krótka, na razie tylko nie żeby tutaj, nie żeby to nie ma wpływu na te materiały. Dobrze, tak jak mówicie, to jest sprawozdanie, to później może w sprawie bieżących odnieść się można do tego punktu. Także trzeci, zastrzegam sobie. Dobrze, dziękuję. Prawo zadania. Nie widzę uwag. W takim razie przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Informacja z realizacji wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w domu w szkole w roku 2029. Również, czy są jakieś uwagi?
pytania? Nie widzę. Tutaj sobie pozwolę nie kończyć porządku obrad Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych z tego względu, że te punkty będą 5 i 6 na przykład dla Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych będą równorzędne z innymi komisjami. I tak przechodzimy do porządku obrad Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. I punkt pierwszy, informacja za 2022 rok na temat istniejących podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Lewis. Również myślę, że do wszystkich informacja na ten temat dotarła. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę uwag. Podobnie jak w Komisji Oświaty, tutaj też zostawimy te punkty wspólne dla wszystkich komisji. Czyli punkt drugi i trzeci. Przejdziemy do porządku obrad Komisji Rewizyjnej. Punkt pierwszy, sprawozdanie za 2022 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Lewis. Również są jakieś uwagi co do tego sprawozdania? Nie widzę. I teraz przejdziemy do wspólnych punktów trzech komisji. Punkt drugi dla Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Punkt drugi jest to zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. Punkt piąty dla Komisji Porządku Obrad dla Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych. Również zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. I dla Komisji Rewizyjnej punkt drugi również zaopiniowanie materiałów na sesji Rady Gminy. I tutaj proszę Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wszyscy zapoznali się z projektami uchwał, jakie wpłynęły. Zacznijmy może po kolei od punktu 10, który będzie w porządku obrad. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023. Czy do tego projektu macie Państwo pytania? Proszę bardzo. Nie widzę pytań. W takim razie przejdźmy do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu. Projekt i uzasadnienie Państwo macie. Oczywiście to dotyczy też budowy drogi Lewis. Długi to. Czy Państwo macie pytania do... Czy macie Państwo pytania do tego projektu? Nie widzę pytań, w takim razie przejdziemy do kolejnego punktu. Będzie to projekt w sprawie przystąpienia gminy Lewis do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w gminie Lewis. Czy do tego projektu uchwały macie Państwo pytania? Otrzymaliście Państwo, gdzie poprawiono ten projekt uchwały, są tam drobne literówki dotyczące zmiany punktacji i w nazewnictwie. Bardzo proszę, no nie wpływają tak naprawdę w istocie na projekt tej uchwały, ale chciałabym, żebyście Państwo już ten nowy projekt mieli. Ten, który został Państwu dzisiaj przekazany. Nie widzę pytań do tego projektu, w takim razie przejdźmy do kolejnego. Będzie to projekt w sprawie przystąpienia gminy Lewis do realizacji programu Ministerstwa Polityki Rodzinnej Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w gminie Lewis.
I analogicznie do poprzedniego projektu uchwały również są zmiany. Macie Państwo na drugiej stronie projekt tej uchwały, który Pani Zasia Żabowska i Państwo rozdała. Tak jak mówię, w treści nie ma jakichś znaczących zmian, natomiast punktacja jest przedstawiona, więc proszę, abyście ten nowy projekt uwzględnili. Czy są do tego projektu uwagi? Nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu. I tutaj będę Państwa prosiła, to jest był w porządku obrad w punkcie 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Łeb Przedmiejski. Będę Państwa prosiła, abyście zdjęli ten punkt z dzisiejszego porządku obrad ze względu na to, że wpłynęło pismo, petycja od mieszkańców, którzy sprzeciwiają się nadania tej nazwie ulicy, załączone z podpisami, więc myślę, taka jest moja propozycja, byśmy zdjęli to z porządku obrad do wyjaśnienia. Myślę, że robimy spotkanie z mieszkańcami, którzy są przy tej ulicy, abyśmy mogli to wyjaśnić. Widzę, że zgłasza się Pan Radny Piękowski, proszę bardzo. Tak, wczoraj mamy wpłynęło te pismo już późnym wieczorem, w zasadzie do mieszkańcy tej drugiej strony ulicy, od strony Klucików. A ten pan, który to składał, on ze mną rozmawiał, ale ja powiedziałem, że to trzeba zrobić spotkanie ze wszystkimi, a nie tam podejść do dwóch, trzech domów i spisać to. No i nie są przeciwni nadaniu ulicy, tylko w jaki sposób to jest załatwiane. Jeśli pozwoli mi na to, że ktoś tam pojedynczo będzie sobie załatwiał sprawy, no to może być niedobrze. To jest w filmie. Tutaj nie bójcie, proszę. Odłożenie tego na następną sesję, ewentualnie w danym czasie zweryfikowane. No, mieszkańcy, którzy włożyli, to nie wszyscy się podpisali na tej liście, którzy to przeciwni, bo nie wszyscy wiedzieli o tym. To dopiero jak tyle wiedzieli, to nam jeszcze by przyjechać. Można, panie przewodniczący, oczywiście w związku z powyższym to nie jest żaden tutaj problem. Natomiast wiem, że za nadaniem tej ulicy, nazwy tej ulicy było 8 mieszkańców. Okazuje się, że jeden się dwukrotnie pchał, dwie posesje, tak? Natomiast gdzieś jest 7. Także jeżeli będą, to będziemy, szanowni państwo, wymagać, żeby sołtysi po prostu mieli taką nam informację przekazali, że było to konsultowane ze wszystkimi. Po prostu, bo nie sprawdzaliśmy, skoro jest wniosek i nie było protestu, no troszeczkę późno, tak? Bo trzeba przekazywać, że jeżeli takie historie się dzieją, to no możemy zdjąć z porządku, ale to niepotrzebna jest praca. Natomiast no mówię, jeżeli będą następne propozycje, konsultacje, to nie mówię, że to będzie na następną sesję, bo to trzeba w tym momencie, podobnie jak i w innych miejscowościach, jeżeli są takie głosy, przeprowadzić gruntowne konsultacje takie, żeby nie było później zastrzeżeń. Oczywiście decyduje, tak jak wszędzie, głosowanie, tak? Kto jest za taką natrę, bo później się okazuje, proszę Państwa, że mamy problemy tej natury, że komuś się do końca nie podoba nazwa ulicy, tak jak i no mamy takie historie, że numer domu na przykład 13 akurat tutaj był, tak, w Siemnosze, czy to Białowie, tak, pani, która się no, na litość prosiła, że ona 13 Pechowa i tak dalej, i tak dalej. No, mieliśmy takie problemy. Bardzo dziękuję panu Kutowi, proszę bardzo, pan radny. Tak, że to nadawać te ulicy może. Jak tam leśne to leśne, to jako musowe będzie się było głosowe, kwiatowe to kwiatowe, bo tu jest ulica taka, później druga i na całym ogłosie się robi w gorszym antykie, jak drugi piek polski. Bardzo dziękuję, to prawna sugestia, ale rzeczywiście może taka dzielnice w poszczególnych miejscowościach, żeby to ulice nawiązywały, tak? Jeśli tak jak pan tutaj radny mówił, Szynowa, Leszczynowa, żeby to było w danym miejscu, a nie rozrzucone, będzie to bardzo przyjemne. Tak jak na wstępie będę prosiła Państwa radę, abyście uwzględnili zmiany projektu w dzisiejszym porządku obrad i będę wnioskowała o objęcie tego punktu z dzisiejszego porządku. Czy macie Państwo do tego uwagi odmienne? Proszę bardzo. Oczywiście porządek zostanie przegłosowany na początku dzisiejszej sesji. Nie widzę uwag, w takim razie przejdźmy do kolejnego
projekt w sprawie zmian w składzie Komisji Spraw Wniosków i Petycji. Tak jak Państwo pamiętacie, te osoby zrezygnowały z udziału w tych komisjach. Nie są już członkami tych komisji. Dwie osoby zadeklarowały chęć pracy. W związku z tym jest taki projekt uchwały. Czy do tego projektu macie Państwo pytania? A co chcą pracować? Dokładnie tak. To jest ciężka komisja, więc... To będzie po przegłosowaniu, to może ja później się odniosę do tego. Na razie póki co to jeszcze formalnie nie ma. Tak, to tak. Ale mogę tylko powiedzieć, że się cieszę, że mają i na razie mi chęć pracowania w takiej gminie. Czy są uwagi do tego projektu jeszcze? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do kolejnego projektu. Będzie to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. Projekt uchwały uzasadnieni Państwo radni macie. W projekcie uchwały jest decyzja i tam w projekcie uchwały macie Państwo paragrafie pierwszym postanawia się uwzględnić, nie uwzględnić wyżej wymienionego wniosku. Kwestia tego, tak jak Państwo zadecydujecie. Proszę bardzo, kto ma pytania do tego projektu uchwały? Nie ma. Proszę bardzo, pan radny Stefan. Intencje osoby wnioskującej, bo ja to tak rozumiem, widzę, że urząd to trochę interpretuje na swój sposób, było to, żeby wyjaśnić zdanie, z tych względów przewodniczący radny ograniczył się do poinformowania Rady Gminy o wpłynięciu tego pisma do Rady Gminy i pozostawienia tego pisma bez rozpatrzenia. Wszyscy byliśmy na tym, na tej komisji. Z tego co pamiętam, pismo było odczytywane, co znaczy, że było też rozpatrywane. Więc chodziło tylko, to jest poświadczenie nieprawdy. Więc jak radni zagłosują, czy pamiętają to wydarzenie, czy nie, to ich sprawa. Ale może warto spytać u źródła. Także spytam panią przewodniczącą, czy pani to pismo odczytywała, ten anonim na komisji, czy nie? Nie jesteśmy na komisji przesłuchań, ale informuję państwa radę, tak jak państwo radni byliście na tej komisji, pismo nie zostało odczytane. Zostały odczytane dwa pierwsze zdania z tego pisma. Więc uważam, że pismo nie zostało. Pismo jest odczytane, jeśli od deski do deski. Zaczynamy od początku, kończymy. To jest pismo odczytane. Czy zostało rozpoczęte to pismo? Czytane? Później zostało przerwane, doskonale Państwo pamiętacie, zapadła decyzja Państwa radnych, że pisma te będą przekazywane Państwu na skrzynkę. Tak też to Pani Basia Żebrowska, czyli pisma, które wpływają do Rady, są zamieszczone. Czyli rozumiem, że pismo, żebyśmy mieli jasność, było rozpoczęte rozczytywanie, odczytywanie jego treści, a było przerwane. Ale nie odczytane. To było jak wyśpiewane, wyuczone. No dobrze. Rozumiem, że pierwsze dwa zdania przewodnicząca odczytała. To najważniejsze, podając imię, nazwisko zawarte w anonimie, tak? Proszę bardzo, pani sekretarz. Ale ja zadaję pytanie przewodniczącej. No. Już raz odpowiedziałam, chyba wystarczy, prawda? To proste, tak proszę nie robić z tego komisji przesłuchań. Odpowiedziałam raz. Myślę, że wystarczy. Dobrze, to ja nie mam więcej pytań. Tak, dziękuję. Bardzo proszę pani sekretarz. Naszego wnioskodawcy z 5 stycznia, który mówi, że wnioskodawca w tym piśmie tak naprawdę w sposób wybiórczy cytuje, przywołuje to, co było na komisji czy w uzasadnieniu uchwały. Na pewno pan przewodniczący radny Stępowski, jeżeli zapoznał się z treścią uchwały, która była w piśmie 29 grudnia, tam jest napisane. I też jest w treści uzasadnienia obecnej, w projekcie obecnej uchwały, jest napisane, że treść pisma, która była w części odczytana, stanowi anonim skierowany do Rady Gminy. Natomiast nasz wnioskodawca przytoczył tylko, i to jest cytat we wniosku, przewodniczący ograniczył się do poinformowania Rady Gminy o odpłynięciu tego pisma. Więc tylko wybrał.
radny fragment przytoczył. Myślę, że radny nie zachował się z poprzednią uchwałą. Bardzo dziękuję, pani sekretarz. Jeżeli mam zastosowane uzasadnienie do uchwały, mogę też pani zobaczyć. Czy chcecie państwo radni zapoznać się, przypomnieć sobie? Ja bym podał. Bardzo proszę. Ja pozwólcie państwo, że w tym punkcie, jeśli chodzi o projekt tej uchwały i później głosowanie nad uchwałą, wstrzymam się od głosu, żeby nie było później wątpliwości co do tego, że głosuję w swojej sprawie jako przewodnicząca rady. Myślę, że to jest oczywiste. Dam jeszcze chwileczkę na zapoznanie się, bo może nasuną się jakieś pytania. Proszę bardzo, pan radny Wilkowski. Może nie pytanie, tylko jest taka uwaga, skoro wszystko nagrywamy i puszczamy to w eter, to dlaczego to mamy nie puszczać? I tego w eter. Jeden może być implikowany, a drugi nie. Nie wiem, dlaczego to robi się sensację z takich rzeczy, to nie jest. To jest tylko moja prywatna taka uwaga. Z wielu spraw, nawet zebrań wiejskich, zebrań na komisjach. Musi być jak musi być. Sesja musi być nagrywana i puszczana na komisję. To niekoniecznie musiały być swoje dobrać. A nie wiem, to puszczamy weter. Ludzie najgorsi. To nie wyglądają, a poza tym mówimy o poświadczeniu nieprawdy, więc jeśli wygląda, że to jest zdrowie, to zdrowie, to jest tak, to okej. Proszę bardzo, pan radny, pan Szymowski. No, ja tutaj mam faktycznie wątpliwości do tego, co jest w uzasadnieniu, bo tu są dwa, według mnie, wykluczające się zdania. W jednym jest powiedziane, natomiast treść pisma, które było w części odczytane, stanowi anonim, a potem było powiedziane, że przewodniczący Rady Gminy ograniczył się do poinformowania Rady Gminy o wpłynięciu tego pisma. Więc dla mnie to są wykluczające się tutaj warunki i nie wiem w takim razie, co było tutaj jak powinno brzmieć jedna wersja tego uzasadnienia, czy było, czy nie odczytane. To dla mnie tutaj jest taki faktycznie problem informacyjny i pewnie warto to poprawić. Dziękuję. Proszę bardzo, ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pytania, proszę bardzo. Nikt? Proszę bardzo, pan radny. Ja może tylko chciałbym zwrócić uwagę, że przy samym głosowaniu, żeby nie pomylić, bo tam jest to, co pani przewodnicząca powiedziała, uwzględnić, nie uwzględnić, żeby nie pomylić tutaj znaczenia. Dokładnie. To mi tylko taką prośbę. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, czy w ogóle jest sens. Jednym zdaniem chodzi mi o to, czy takie anonimy, które nie są podpisane, które piszą osoby, tak nie wiem, gdzieś tam zasłonięci monitorem komputera, czy w ogóle powinniśmy je brać pod uwagę, czy po prostu nie od razu je rzucać do kosza? Dziękuję. No, niestety nie. Prawo na to nie zezwala, to już konsultowaliśmy w różnych źródłach. Są orzeczenia też na ten temat. Każdy anonim, który wpływa, musi być, nawet jak trafia do Rady, każdy anonim musi być przedstawiony Radzie. Anonim może dotyczyć różnych rzeczy, może to dotyczyć błahostek, natomiast czasem jest tak, że ludzie ze względów różnych osobistych boją się po prostu podpisać, no i to są anonimy. Czasem to są rzeczy, które są związane, załóżmy, z przestępstwem, jakie się dzieją. I taki anonim wpływa. I teraz zwróćcie państwo uwagę, że wójt czy rada nie reaguje nawet na taki anonim. Wydarzy się komuś krzywda, załóżmy, tak?
jeśli może ja to chciałbym tak może troszeczkę już poza tematem, ale bardzo bym chciał i życzę wnioskodawcy, znaczy wnioskodawcy życzę osobie tutaj omówionej, żeby dołożyła wszelkich starań i ze względu na to, że też byłem ofiarą takiego hejtu, mogę pomóc, powiedzieć, jak to się załatwia i mam nadzieję, że znajdzie i osoba, która pisała to na mnie, zostanie ukarana. Dziękuję. Kodeks postępowania administracyjnego mówi wyraźnie, że anonimy pozostają bez rozpatrzenia. Mogę wiedzieć, na jaki punkt powołuje się przewodnicząca, mówiąc o tym, że rada powinna się zająć takim anonimem? Nie przytoczę panu, za chwilę go nie mam akurat. Bo takiego nie mam. Czujecie w obowiązku to taką informację przekazać. Natomiast wy macie wiedzę, wy lokalnie macie wiedzę, czy taki anonim może znaleźć potwierdzenie w rzeczywistości, czy nie. I jeżeli na przykład będzie zaniechanie jakichś czynności i tak dalej, również będziecie ponosić tego konsekwencje, tak? Bo jeżeli będzie informacja, że faktycznie może być anonim taką drogą, że tak powiem, i formą poinformowania kogoś, kto jest zastraszany, czy też czuje się nie czuje się bezpieczny, po prostu będziecie wtedy musieli takie, może lokalnie jakieś działania dalsze podejmować. Ja Państwa informuję odpowiedzialnie. Mam już dwa takie przypadki, akurat dotyczące oświaty. Przyjechali rodzice, którzy składali do mnie wniosek tylko pod jednym warunkiem. My się nie podpiszemy, my się po prostu obawiamy o nasze dzieci. I jak ja mam zareagować, proszę Państwa? Muszę podjąć działanie. Niestety, to samo dotyczy chociażby Białobieli. Ostatnio, co była, jest i sprawa w toku Czyłęku Przedmiejskiego. Ja wiem, proszę Państwa, że Państwa niejako paraliżuje to, że dziś jest tak samo jak i na wzór poprzedniej komisji, że są komisje nagrywane i po prostu obawiacie się wypowiedzieć coś, bo nie jesteście ani prawnikami, tak samo jak ja nie jestem prawnikiem, nie jestem tu mecenasem, no bo to leci weter. Ja rozumiem, że Panie Radny, to jak jest online, tak, transmisja? Ale nie, jak sobie wiedzieć, po prostu. Tak, obecnie się nagrywasz. Proszę Pana, czy jest transmisja w tej chwili online, czy mieszkańcy po prostu mają możliwość od razu na bieżąco odsłuchiwać i oglądać obraz? Podstawą w tym momencie się nagrywa. To jest właśnie ta komisja. Zadajemy pytanie i tak odpowiadam. I tak odpowiadam. No to ja też może na tym zakończę, proszę Państwa, bo jeżeli to później. Więc z czego się to zaczyna, proszę Państwa? Właśnie zaczęło się od tego, że ktoś po prostu nie może się do końca wypowiedzieć, bo no Państwa nie to, że mówię, że paraliżuje strach, ale po prostu macie pewne obawy. Ale już to teraz jest Wasza odpowiedzialność już indywidualna. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi. Proszę bardzo Pana Radny Wiktorski. To przynajmniej nasz odchodzi. Co się dalej z tym będzie działo? Czy to teraz, czy to za rok wyjdzie, czy za jakiś tam czas? A może dzisiaj? A może się dzisiaj, tak? No to o to chodzi. Zawsze jest na bieżąco. Dam sobie kolegę na samą odpowiedź. Proszę bardzo, pan Sokolski.
Oczywiście, że nie wszyscy jesteśmy prawnikami, ale chyba urząd posiada dostęp do adwokata i mamy, i nie wiem dlaczego często z niego nie korzysta w takich sytuacjach. Chyba po to ta osoba jest. Przedstawiałby nam swoje stanowisko i wtedy możemy uwzględnić, czy popieramy je, czy nie, czy zgadzamy się. Mamy chociaż jakieś wyobrażenie na temat danej sytuacji. A teraz opieramy się tylko na czyjejś wiedzy, jak pan sam wójt powiedział, która nie jest osobą, która nie jest prawnikiem, więc nie wiem, o czym mówimy. Chyba urząd dysponuje adwokatem, tak? Widzimy czasem jego pieczątkę, więc proszę po prostu z niego korzystać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani sekretarz. Ja jeszcze tylko chcę przypomnieć panu radnemu, że na ostatnim posiedzeniu zostało się wniosek uzasadnienie do projektu tej uchwały. Było omówione i podpisane przez radcę prawnego, przez naszego mecenasa, więc też prawka była zaakceptowana i pan radny też miał możliwość zapoznania, chyba że nie zapoznał się. Zapoznałem się i zarzuciłem, że poświadcza nieprawdę, bo jest tam wyraźnie wpis, że pismo zostało bez rozpatrzenia. Dzisiaj słyszeliśmy, że pani przewodnicząca zaczęła czytać do momentu, kiedy ja poprosiłem, żeby je przerwała. Także wnioski mogę sobie państwo wyciągnąć sami. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Ja się mogę do dwie uwagi. Jedna, nie wiem, czy tylko ja może nie dosłucham, bo coś tego bardzo bym prosił radnego Stupińskiego. Albo odsunął się trochę od mikrofonu, bo ja część słów nie rozumiem. I muszę się połowę praktycznie domyślać. Kamil, panie Kamilu, jeśli pan może. Lepiej teraz? To jest, teraz jest znacznie lepiej. Bo jest za blisko, to się robi taki posłuch i nic nie słychać. A tak trochę dalej, wtedy rozumiemy się, słyszymy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj ta pani sekretarza zmieniła. Dostaliśmy jako komisja, przewodniczący przyjął to od rad, od naszego prawnika, te uzasadnienie, myśmy je przeczytali. Każdy się zapoznał. Każdy się z nim zapoznał, każdy się na ten czas na zapoznanie. Pieczątko z podpisem. Powiedział. No i myślę, że ta sprawa jest jasna. Dla mnie przynajmniej na tę chwilę, na ten moment jest jasna. Także znów zaczynamy jak to mieć to samo. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się w takim razie, jeśli chodzi o projekty uchwał. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Jaka treść będzie ostatecznie tutaj? Bo to były wariantowe. Uwzględniliśmy wyłącznie. Głosowanie. No ale to musi być sprecyzowane dokładnie. Jest w projekcie uchwały punkt, paragraf pierwszy i jest wynik rozpatrzenia wniosku z dnia 5 stycznia. Zmienia w czasie uzasadnienia uchwały i w sprawie rozpatrzenia wniosku postanawia się uwzględnić lub nie uwzględnić wyżej wymienionego wniosku. W projekcie uchwały. No tak, ale która wersja na sesję? Słuchajcie, żeby było jasne, żeby nie było później problemu na sesji w głosowaniu. Proponuję teraz przegłosować, czy wniosek zasługuje ten na uwzględnienie, czy nie. I żebyśmy teraz już na projekcie uchwały zaznaczyli, żeby później nie było problemu przy głosowaniu. To byłbym wdzięczny, bo to jest to, co zwracamy uwagę, żeby dokładnie nie było później problemu. Właśnie, bo tak jak tutaj pan radny Dawid mówił, może być później problem, tak? Więc bardzo proszę, abyście państwo radni teraz przegłosowali ten projekt uchwały dotyczący zapisów. Uwzględnić bądź nie. Kto jest za tym, żeby uwzględnić wniosek? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Kto jest za tym, aby ten wniosek, tego wniosku nie uwzględnić? Dziękuję. I ja wstrzymuję się od głosu. Dziękuję. W takim razie poproszę, abyście państwo radni mieli już pogląd przy głosowaniu, nie zasługuje na uwzględnienie. Dziękuję, oddaję to panu posłowi. Ja dziękuję pani przewodniczącej. Tak, przechodzimy do porządku obrad dla komisji rewizyjnej. To jest wszystko, będzie punkt dla komisji rewizyjnej, komisji oświaty, komisji rozwoju gminy, ochrony środowiska. Punkt trzeci i szósty w sprawie znoszącej, tego przekazuję panu Witowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
może najpierw ja wysłuchamy, jeżeli Państwo chcecie, bo macie jakieś głosy, albo może to przygotujemy, przygotujcie się Państwo, bo to prawdopodobnie wywoła dyskusję też pewnymi tematami. Korzystając z tego, że mamy trochę czasu i tak będziemy robić, proszę Państwa, żeby nie było, że później sołtysi czy goście czekają na korytarzu, bo komisje się przedłużają. Także albo po prostu będę proponował w takim układzie, bo też były głosy, że jest to źle zorganizowane ze strony urzędu, możemy komisję w inny dzień robić. Także proszę też się do tego odnieść. Proszę Państwa, pierwsza sprawa. Chcę Państwa poinformować o takim narastającym problemie, bo media to prawdopodobnie szybko podchwycą. Chodzi o dowozy MZK. Chodzi się o 8 nokę, chodzi o, no szkoda, że nie ma pana radnego z Białowieli w tej chwili, ale otóż chcę poinformować, że no właśnie akurat panie Pawle, bo to pana dotyczy, dowozy MZK. My, proszę Państwa, wspólnie z sołtysami z Siemnowi, z Białowieli uzgodniliśmy. Był pan też wtedy obecny, tak? Ale już nie pamiętam. Tak, nie było sołtysa z Białowieli. A, przepraszam, z radnym z Białowieli i sołtysem z Siemnowej. Tak, tak, to czytałem, tak, przepraszam, dobrze. A właśnie widzi pan dobrze, radny z Białowieli i sołtys z Siemnowej. Uzgodniliśmy kursy, które były, proszę Państwa, przewidziane do tego, żebyśmy po takiej, że tak powiem, bogatej, bardzo na bogato ofercie MZK, żeby były zweryfikowane. Króciutko, proszę Państwa, było 14 kursów, płaciliśmy w dni powszednie, było 7 kursów w soboty, w niedzielę. Było to wprost powiedziane, to jest za dużo i za darmo i tak dalej, zresztą w kontekście Węgu, w kontekście innych dowozów. Proszę Państwa, przyjrzeliśmy się temu i zdecydowaliśmy, że z Siemnowki będzie 8 kursów, z dworca 8 kursów PKS, także to jest wystarczające. Godziny były ustalone, podobnie jak kursy niedzielne, jeżeli chodzi o Siemnowkę, 5 kursów, z dworca 4 wyjeżdżały. Także, proszę Państwa, to były ilości wystarczające. Takżeśmy rozmawiali. Oczywiście MZK chce powiedzieć jedno, że, proszę Państwa, nie reaguje na to. Z 14 kursów, które były, zrobili nam 29. Nie było nic konsultowane. I właśnie w dniu wczorajszym otrzymałem pismo od pana prezydenta również, który ze stawki 8,74 proponuje, żeby to była stawka 11,30. To jest ponad 29, prawie 30%. Podnoszą koszty wozokilometra, jednego wozokilometra, oczywiście utrzymując cały czas bezpłatne dowozy, z czym ja się nie zgadzam i będę też pisał, proszę Państwa, do MZK, do pana prezydenta, że jeżeli sobie chcą mieszkańcom fundować, to nie fundują. My po prostu na takie rozwiązania nie możemy. I panie radny, no ja tutaj nie wiem, czy pan otrzymał właśnie, ale chyba widzę, że nie ma tu pana w rozdzielniku. No chcę powiedzieć, że tutaj pan prezes MZK używa takich słów, że to może wywołać niezadowolenie wśród mieszkańców, niepewność wśród pasażerów, prosi o rewizję naszych tutaj propozycji. Także myślę, że o wiele, wiele za daleko sobie pozwala akurat tutaj MZK, jeżeli chodzi o naszą gminę. Niedawno pan prezydent na łamach portali przepraszał gminy, przepraszał posłów za takie traktowanie. A dziś chcę powiedzieć jedno, mamy następny dowód na to, że nikt się z nami nie liczy. Proszę Państwa, nie było żadnej dyskusji, żadnych negocjacji, ani jednego telefonu. Niech to się nawet będzie transparentnie w protokole zawarte. I dziś otrzymujemy stawkę, otrzymujemy kursy, mamy tylko i wyłącznie płacić. Jest tak, że tu trzeba wnioskować o rabat po prostu. To znaczy nie, może, ale nie, ja będę inaczej, panie radny. To nie może być tak, że MZK po prostu już z nami było z aglomeracją, byliśmy na kolanach. Mamy aglomerację, jest inaczej. Tak samo jak ze ściekami, nikt z nami nie negocjuje i dziś jesteśmy świadkami tego, że przy inflacji nawet 17%, 30%, no to jaki problem po prostu zadowolić swoich mieszkańców. Jednocześnie, proszę Państwa, Państwo radni, pamiętajcie jedno, jeżeli słyszymy głosy sołtysów czy radnych, że dzieci dowożymy, dzieci, które są, młodzież, która jest dowożona, subwencja oświatowa idzie do miasta. Mieszkańcy, którzy dojeżdżają z Siemnowki, z Białowieli, przepraszam, tak mówię na zasadzie adwokata diabła, również, proszę Państwa, podatek PIT mają uiszczany w mieście. Także to nie mają tu naszej działalności. Także to trzeba się też zwrócić. Pan prezydent powinien też to wziąć pod uwagę i jeżeli chodzi o nasze tutaj stanowisko, też to powinno być uwzględnione. Także, Szanowni Państwo, chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że będzie
No pewnie nie to, że głośno, bo to nie o to chodzi, ale na pewno nie zaakceptujemy tych warunków. Te kursy, które były uzgodnione i za taką ilość kursów, tak jak pisaliśmy wcześniej w piśmie do pana prezydenta, będziemy po prostu chcieli to, żeby faktury na takie kwoty opiewały. Proszę Państwa, dziś, jeżeli mówimy około 300 tysięcy złotych, które było płacone za kursy do Białowieli Siemnochy, to Siemnochy odcięli też bez naszej wiedzy, żebyśmy wiedzieli, od 1 lutego wprowadzono 29. A więc tylko tak na zasadzie ogólnie 300 i 300, bo jest kursów dwa razy więcej, a więc 600 tysięcy i 30%, także następne około 200 tysięcy, a więc 300 nam się zrobiło, proszę Państwa, 800 tysięcy. Tak mówię, na zasadzie szybkiej kalkulacji. I oczywiście, proszę Państwa, ani Państwo, ani ja nie dysponujemy własnymi pieniążkami. To są pieniądze publiczne, za które odpowiadamy i niestety, ale no, podejrzewam, że tak łatwo się nie domówimy. Natomiast to pismo, które było kierowane, ono po prostu, proszę Państwa, było już 25 stycznia, bo już informacje, które mieliśmy, proszę Państwa, były też tylko gdzieś zamieszczane, powiedzmy, na przystankach, gdzieś tam na stronach. Natomiast myślę, że jako partnera zlekceważono nas do końca. Także chcę, żebyście Państwo taką informację mieli. Będę podtrzymywał, Panie Radny, prawda, tutaj i z Białowieli, i z Siemnochy, że te kursy są wystarczające. I proszę mi wierzyć, proszę Państwa, że no już będziemy mieli taką analizę dokładną, jakie jest wykorzystanie. Jeździliśmy, proszę Państwa, pilnowaliśmy niektórych kursów, naprawdę 2-3 osoby. 2-3 osoby, proszę Państwa, jeżdżą. Ja wiem, że na bogato kierowcy mają pracę, to jest tak dalej, wszystko rozumiem. Natomiast ja się na to nie godzę. Myślę, że Państwo mnie w tym momencie poprzecie. Proszę Państwa, następny temat. Chciałbym poruszyć temat. Mamy place wiejskie, mamy świetlice, mamy różne przestrzenie publiczne, które należą do gminy. Jest propozycja, żebyście Państwo się określili, czy widzicie na tych placach takie miejsce, żeby można było usytuować pojemniki na odzież używaną. Czy to będę chciał w Polskim Czerwonym Krzyżu. Mamy, wiem, rozumiem tutaj, gdy zaprowadzę pana radnego z Węgłu, bo już mieliśmy doświadczenia, że się okazuje, że jakaś firma eko, która po prostu w ogóle jest nienamierzalna i przy tych działy się różne rzeczy. Ale proszę Państwa, mamy taką propozycję z Polskiego Czerwonego Krzyża w tej chwili. Zobaczymy, nic nie naciskam. Proszę mi wierzyć, że nie naciskam. Jeżeli by dotrzymali, jeżeli będę miał gwarancję, chociaż już niestety nauczony doświadczeniem lat poprzednich, wiem, że do czasu podpisania umowy jest wszystko ok. Później zostajemy sami z problemem. Że później, no też to jest troszeczkę, proszę Państwa, mówmy sobie uczciwie, i wina naszych mieszkańców, którzy nie wrzucają do pojemników, albo po prostu traktują taką lokalizację jako kolejny śmietnik. Tak? Natomiast mówię, jest taka możliwość, jest propozycja, mamy te wszystkie działki, pan Daniel Bodziak będzie miał to do Państwa do dyspozycji. Jeżeli będzie taka wola, bardzo proszę się zgłosić. Oczywiście nie ukrywam, że oprócz tego, że to będzie ten nasz partner, że tak powiem, Polski Czerwony Krzyż, nie wiem, to jest chyba zarząd wojewódzki, czy zarząd główny będzie tym, bo jak Państwo wiecie, tam wokół tego też były różne historie. Natomiast mnie zależy na tym, żeby ludzie mieli możliwość złożenia tego. Chociaż myślę, że ja bardziej bym się tutaj optował za tym, żeby jeżeli są faktycznie takie rzeczy, żeby to można było, muszę to sprawdzić, zawieźć do nas na przód, gdzie jest człowiek, gdzie jest monitoring, gdzie to po prostu jest kontrolowane. A jeśli mogę, panie wójcie, słówko do tego tematu. Proszę bardzo. Raz w miesiącu, myślę, że się nie mylę, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące są roznoszone ulotki, że będzie zbierana odzież używana. I to jest firma bardzo solidna, bo najpierw wysyłają zawiadomienie, karteczki, każdy tam zapakowany worek z ubraniami ma 100 karteczko. Przejeżdżają, zbierają co do joty, nic nie zostaje, nic tam nie kisi, nic tam nie zalewa. To się odbywa jako właśnie krótsze teraz, albo raz w miesiącu, albo raz na dwa miesiące. Zgadza się. To jest na całej naszym. Z tym, że tu w tym przypadku, jeżeli mówimy o lokalizacji, jeżeli będzie kilka lokalizacji uzgodnionych z nami, mamy możliwość pozyskania albo kul inwalidzkich, albo wózków inwalidzkich. Bo to jest taka transakcja trochę wiązana. Oczywiście na zasadzie powiedzmy takiego bezpłatnego przekazania dla osób potrzebujących, bo już dziś, ale to widzicie Państwo, już ktoś, jeżeli dziś po prostu
zabiega o taką lokalizację, o umieszczenie takich zbiorników, to znaczy, że zaczyna to, proszę Państwa, być biznesem i musimy być bardzo ostrożni z tym. Niemniej jednak zrobimy takie rozpoznanie. Oczywiście umowa, tu się mówi, proszę Państwa, że raz na dwa tygodnie będzie to opróżniane. No nie ukrywam, że mamy różne doświadczenia, jak Państwo wiecie, i osoby były wycinane z takich zbiorników, jak nie u nas, z takich pojemników, powiedzmy, były podpalane. No i przede wszystkim to, że niestety, proszę Państwa, będę mówił to wprost, że no, mieszkańcy wrzucają tam wszystko, i odpadki, i zgniliznę, także są niestety takie też historie. Ale to poddaję pod rozwagę. Jeżeli, proszę Państwa, byłaby taka możliwość i będziemy, skoro mamy monitorowane prace, a mamy takie już prace, po prostu to się musi liczyć. I ten właśnie wrzucający, że to tylko kwestia jest zamieszczenia stosownej informacji, że obiekt czy teren jest monitorowany, i również taka czynność będzie również podlegała w jakiś sposób kontroli. A oczywiście, proszę Państwa, tu jeżeli chodzi o administratora danych w tym zakresie, no to myślę, że temat jeszcze będzie kiedyś dokładnie tutaj Państwu przedstawiony, jako że administratorem Państwa danych, które są, proszę Państwa, na zasadzie monitoringu, są albo szkoły, albo po prostu jako gmina, jako wójt gminy muszę taką odpowiedzialność przejąć. Proszę Państwa, mieliście o średnim wynagrodzeniu nauczycieli. No tak powiem szczerze, spodziewałem się, że będzie jakaś dyskusja. Nie ma go świata, jest cały czas tematem otwartym. Chcę Państwa tylko poinformować, że tutaj otrzymaliśmy teraz z panią skarbnik 21 informację z Ministerstwa Finansów. Może zwiększają nam, ministerstwo nam zwiększa subwencję oświatową o 108 791 zł. Dużo cieszymy się, prawda? Natomiast od razu, proszę Państwa, otrzymaliśmy informację, że mamy od stycznia podnieść wynagrodzenie dla nauczycieli, proszę Państwa, o 7,8%. I to się w tym zawiera. Chcę tylko powiedzieć tak króciutko. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, podwyżki płac, które są od 1 stycznia, proszę Państwa, już może nie będę tu wszystkiego przytaczał. W każdym razie jest to 67 tysięcy miesięcznie. To minimum, które musimy dać. A więc już nam zabrakło 811 tysięcy złotych. Proszę Państwa, 108 tysięcy, 811 tysięcy i od 1 stycznia tak samo, proszę Państwa, ta sama zasada. Nie było żadnych negocjacji, mamy to do realizacji. I tyle. Także chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że my musimy te pieniądze z panią skarbnik też gdzieś znaleźć. I to tu nie ma, nikt tam, proszę Państwa, na ten temat nie dyskutuje. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, również weryfikuje poniekąd pewne wydatki w szkołach, ale tu mam informację pana Andrzeja, zaraz momencie gdzieś pomijamy. Jeżeli chodzi, mamy 5 takich w sumie inwestycji, które mamy, proszę Państwa, konieczne są do zrealizowania, a więc przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Wynku, wartość 490 tysięcy, mieliśmy w budżecie 400 tysięcy, proszę Państwa, także już jest to po kosztorysach. Nadbudowa szkoły podstawowej na siatkach odmiany konstrukcji dachu mamy 725 tysięcy w budżecie. Rozbiórka części mieszkalnej przy szkole podstawowej w Dąbrówce. Proszę Państwa, szacowany koszt to jest 600 tysięcy złotych. Rozbiórka z zabezpieczeniem, ja tu proponowałem wstępnie, że jeżeli już to rozbierzemy, no to tutaj panowie są niektórzy fachowcy, że jeżeli dojdziemy do fundamentów, jeżeli dojdziemy do tego poziomu zerowego, który jest stabilny się okazuje, to należałoby po prostu tą dziurę, że tak powiem, w ścianie zasklepić, pociągając bibliotekę, nasze pomieszczenie na zewnątrz, które by było tylko na bazie, to jest bardzo relatywnie niewielkie koszty, bo bez ławów, bez fundamentów, instalacje są wyprowadzone, że można byłoby sobie zbudować tam bibliotekę taką, że tak powiem, publiczną, jako miejsce oddzielny wejście. Ale to oczywiście na zasadzie w przyszłości, gdyż szacowany koszt, proszę Państwa, to jest około, tak jak mówię, 600 tysięcy. 600 tysięcy by kosztował remont tego budynku i z rozbiórką ewentualalnie. Także to się w tej chwili nie nadaje. Rząd takiej wielkości, proszę Państwa, wchodzi w grę. Inny, rozbudowa budynku szkoły podstawowej w zespole szkół o pomieszczenia zaplecza kuchennego. Proszę Państwa, wstępnie 2 miliony złotych projekt jest zrobiony. Niestety, jeżeli nie będzie środków zewnętrznych, być może będzie Polski Ład.
na takie właśnie inwestycje, jeżeli będą, będziemy szukać środków finansowych. I piąta inwestycja, budowa punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej w Białobieli. No to już wiemy, że w tej chwili jesteśmy na etapie już przetargu, proszę Państwa. Ogłaszamy to wkrótce, gdyż jeszcze cały czas trzeba było weryfikować kosztorysy, jak Państwo wiecie, tam nawet jest, że mamy 1 200 000, dołożyliśmy 800 tysięcy, nie wiem za ile to pójdzie. Pocieszające jest to, że już powolutku ceny zaczynają, proszę Państwa, spadać. Spadać, bo stabilizacja, tak, jest po materiały budowane. Także chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że również średnie wynagrodzenie na nauczycieli, zwróćcie Państwo tam uwagę, że my bardzo oszczędnie z tym gospodarujemy, po prostu również to ma swoje przełożenie na cały budżet naszej gminy. Informacja, skoro jesteśmy też przy oświacie, proszę Państwa, mamy w tym roku też konkursy dyrektorskie, także jeżeli później będzie, będą komisje, to bardzo proszę, że już osoby, które przewodniczącego Komisji Oświaty będę chciał prosić, jeżeli ktoś by chciał pracować, to będziemy wcześniej musieli zgodzić w takiej komisji naborowej. Dobrze? Ale to jeszcze mamy troszeczkę na to czasu. Proszę Państwa, temat, który też no, jest z nim głośno, pewnie słyszeliście Państwo może, czy w mediach, czy na pewno mieszkańcy gminy się tym żywo interesują. Chodzi o tak zwane przytulisko w Gnatach. Proszę Państwa, po wielkiej akcji i powiatowego lekarza weterynarii i policji, Wydziału do walki z korupcją, do walki przestępstw gospodarczych i walki z korupcją, Urzędu Gminy, proszę Państwa, prasy, okazało się, że po prostu no, temat jest, proszę Państwa, nie do rozwiązania. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w państwie prawa nie można namierzyć człowieka. Człowiek może zwodzić nas tyle lat, bo to już trwa lata. Właściciel działki, który rzekomo i właścicielka, która rzekomo jest takim niepisanym właścicielem tego przytuliska, która ma na słowo umowę zawartą z właścicielem, po prostu nie stosuje się do żadnych tutaj decyzji, do żadnych przepisów prawa. Natomiast proszę Państwa, w tej chwili jesteśmy wskazani jako winowajcy. Wydaliśmy decyzję o odbiorze tych psów. Było 43 psy z chwilą wejścia. Wiem, że było 24 w którymś momencie, bo na bieżąco to monitorowaliśmy, a więc powinno być, proszę Państwa, 19 psów. Już mamy następnych prawdopodobnie 30. Mam pisma, proszę Państwa, nie będę tutaj wszystkiego cytował, mam pisma, ile chcą karmy i nie ukrywam. Ogarnęliśmy to, jak mogliśmy, dowożąc i posiłki dla tych wolontariuszy i tak dalej. Okazało się, że jedno stowarzyszenie, które było pani Nowakowskiej, bo to nie jest żadna informacja, nie tutaj jakaś tam utajniona, było wskazane nam stowarzyszenie Podaj Łapkę Ochrona Zwierząt przez powiatowego lekarza weterynarii, który wycofał się, widząc, co się dzieje. I w tej chwili mamy już odmowę schroniska na parku. Nikt nie chce, proszę Państwa, przyjąć na tych psów. I dzisiaj szukamy rozwiązania. Być może takie będzie rozwiązanie konieczne. Nie wiem, to w tym momencie czekam tylko na uchwalenie decyzji, bo mamy cały tryb odwoławczy różnych tych organizacji. Nie uwierzę, proszę Państwa, w dobrą wolę żadnej organizacji ochrony zwierząt. To jest tylko i wyłącznie biznes. I jedna była firma, i druga firma, i ci, co przyjeżdżali. Proszę Państwa, płaciliśmy, ile pamiętacie Państwo? 1599, 2000 za psa. No to mam w tej chwili skazane firmy w Polsce, że pies do 15 kg 2000 bodajże 700, powyżej 3600. I mam, żadnej łaski nie robię. Nieprawda, proszę Państwa. I to jakaś pani prezes, nie znana mi absolutnie, po prostu to na nas wymusza. Proszę Państwa, mamy parę złotych jeszcze w budżecie. Prawdopodobnie będę zmuszony zakupić kilka tych boksów, końców, umieścić to na przodku i do czasu rozstrzygnięcia sprawy, czyli tam, gdzie jest interwencyjny odbiór zwierząt, będziemy musieli to sami robić. Niestety, proszę Państwa, żadne towarzystwo zwierząt, które ma celebrytów, ma aktorów ze sobą, ma prawników, ma mecenasów, proszę Państwa, okazuje się, że wszystko jest podszyte tylko jedną ideą wielkiego zarobku. Zbiórki są, proszę Państwa, i to jest przedmiotem dochodzenia i Urzędu Skarbowego, i nie bez kozery jest tutaj właśnie Wydział Przestępstw Gospodarczych i Walki z Korupcją, bo się okazało, że są w obrocie jakieś środki finansowe, które bliżej nieokreślone, ale mam informację, proszę Państwa, że człowiek, który wielki miłośnik zwierząt z zagranicy, mówi o kilkudziesięciu tysiącach złotych, które przekazał na to przytulisko w Gnatach.
i miałem telefon, czy to prawda jest, że takie coś jest i tak dalej, bo on po prostu czuje się w tej chwili poszukany. Także, proszę Państwa, bardzo, być może trafi to na niedługo, będzie skarga na wójta, także proszę się też przygotować, bo najłatwiej jest, prawda? Natomiast czy jest tutaj dobra wola i chęć pomocy tym zwierzętom, nie będę, proszę Państwa, na ten temat się wypowiadał. Niewykluczone, że po, proszę Państwa, ostatecznym tutaj decyzji, bo w tej chwili jest jeszcze prowadzone wobec nas postępowanie, już pokazało się przeciwko gminie. Ci, którzy razem z nami wchodzili na teren, po prostu nas teraz nas będą przesłuchiwać, się okazało. Także, proszę Państwa, no jest to bardzo skomplikowany temat, jak Państwo wiecie, i wcześniej telewizja i program Sprawa dla Reportera, nic to nie wniosło, mieszkańcy nadal mają problem. Naprawdę proszę mi wierzyć, że dziś przepełnione jest stronisko Canis, z którym mamy umowę, natomiast żebyście Państwo wiedzieli, Canis odebrało 14 albo 10 psów, bo te nigdy nie dowiemy się, w ramach takiej współpracy z tym stowarzyszeniem. Ale się okazuje, że oczywiście ja nie mogę, ja, jeżeli zlecamy firmie zewnętrznej, to odławianie bezpańskich psów. To nie są bezpańskie psy. I się okazuje, że samochodami są osobowymi te psy nadal dowożone. Już ja słyszę o tym, że jest ponad 30. W tej chwili mam akurat telefon, muszę w tej chwili wyjdę, oddzwonię, bo akurat od mieszkańców, że taryfami, proszę Państwa, są dowożone psy. Także ten problem nie zniknie, dopóki właściciel tej działki się okazuje, że proszę Państwa też sobie kpiny zrobił z wymiaru sprawiedliwości, z wymiaru również i z administracji całej samorządowej. Proszę Państwa, to tyle ode mnie. Jeżeli Państwo macie jakieś uwagi i jeżeli chodzi o kampanię sprawozdawczo-wyborczą sołectwa, przedstawię to na sesji. Proszę bardzo, jeżeli można Pan radny. Jeszcze Panie Wójcie, chciałbym wrócić do tematu kursów MZK, bo ja z MZK dostałem informację, no taką informację tylko rozproszenie, że te kursy były w konsultacji z Panem Wójtem. Kłamstwo Panie radny. No bo to jest ciekawe właśnie. Pytałem się w styczniu, czy znika nam linia 13, bo to nie było dla mnie jednoznaczne. Odpowiadając na Pana pytanie, Miejski Zakład Komunikacji SPZO w Ostrołęce informuje, iż linia numer 13 oraz 23 nie będzie obowiązywać od nowego roku. No to nie jest kontrowersyjne. W nowym rozkładzie jazdy linia numer 6 będzie pełniła funkcję zastępstwa linii numer 13. Po konsultacji z wójtem gminy Lewiec z dniem 1 stycznia linia numer 6 będzie kursowała do Białowie, natomiast od 1 lutego kursy na linii numer 6 będą przedłużone do Siewnochy, czyli to jest stanowisko MZK, 23 grudnia, takiego maila w tej chwili dostałem. Więc to jest ciekawe. Nie było żadnej rozmowy ani pana prezydenta, ani osoby przez niego wskazanej, ani prezesa MZK. Mówię to odpowiedzialnie. Żadnych negocjacji nie było. I tak jak i dziś nie było negocjacji co do stawki za wozów kilometr, czy też ilości kursów. Proszę Państwa, pozwólcie, że po prostu dajcie mi wolną rękę, bo niestety może troszeczkę, żeby to nie było zbyt emocjonalnie potraktowane. Ja w najbliższych dniach będę Państwa informował, jak będą dalsze rozwiązania ze strony urzędu. Proszę bardzo, Pan radny. Panie wójcie, no właśnie jeśli chodzi o te autobusy MZK, tutaj słyszałem takie głosy mieszkańców roznosząc na kasy, że co niektórzy właśnie wiedzą, że mamy, dokładamy się do autobusu tutaj Białowieg, Siewnocha. No i oczywiście bardzo, bardzo dobrze. To idzie, płacimy za te wozy kilometry z naszych podatków. No i jeden z mieszkańców mi mówi i zgodzę się z tym, że kurde, to dlaczego ja też w jakiś sposób płacę za to, a ja z tego nie korzystam? Dlaczego to jest za różnica? Bez obrazy, kolego Pawle, dlaczego tak jest, że mieszkańcy Białobieli i Siewnochy teoretycznie mają autobus za darmo, prawda, bo mamy MZK, jest gratis, a gmina dorzuca. To dlaczego wszyscy mieszkańcy nie powinni w jakiś sposób mieć zrefundowane? Dziękuję. No wiesz, tak można atakować, no możemy powiedzieć, że nasi mieszkańcy do kościoła parafialnego muszą dojechać, wy macie kościół, który jest na miejscu. Paweł, absolutnie nie bierz tego do siebie, no to no, można to sobie jakieś myśli odbijać, prawda? Ale to jeszcze, no tak z punktu takiego widzenia, dlaczego ja mogę jechać do pracy za darmo, bo mieszkam w Białobieli na przykład, a ja z domu, no powiedzmy, mam trzy razy tyle.
do pracy, prawda? No, widać, że w gminie Olszewo-Borki oraz Rzekuń no jest taka tendencja, że jednak te miejscowości ościenne są skomunikowane kursami MZK. Dzięki temu ty możesz pewnie łatwiej dojechać do pracy, do miasta, że sporo osób jednak pojedzie autobusem. Ja też widzę mieszkańców na przykład Durlas, którzy dojeżdżają do nas, bo wieczorne odbiory są prowadzone w ten sposób, że bardzo dużo samochodów z innych miejscowości przyjeżdża i odbiera osoby wysiadające z autobusu. Także ja tak nie byłem do końca, że to jest tylko komfort nasz. No, inną rzeczą jest, że jest to status quo, który jest i ludzie się budowali w Białobieli, biorąc pod uwagę właśnie komunikację miejską, nie? No, myślę, że pana nikt nie atakuje ciebie, mówię, co, tylko gdybyś się wsłuchał w głosy swoich wyborców, którzy mieszkają, powiedzmy, nie wiem, Szatoczyska na siatki, czy ościenni. Nie mam tak. No, a nie masz, jak się nie martwi, bo masz darmowe przejazdy. To trochę tak, wiesz, popa, coś się nie tak. Ale gdybyś posłuchał, że jeszcze my, jako mieszkańcy, powiedzieć to, że oni płacą za kursy właśnie z Białorusi. Ale wiecie, słuchajcie, to można różne robić podsumowania naprawdę, bo można też na przykład zobaczyć, co jest robione w miejscowościach, tak? I można powiedzieć, nasi mieszkańcy mówią, dlaczego u nas nie ma altanki, czy świetlicy, czy placu bliskiego. No nie ma, nie. Natomiast to mamy, no się o to mamy, nie kursy, mamy kursy, staramy się o to. No nie macie... Nie macie kursów, bo się o to nie staracie. Szanowni Państwo, jeśli można... Jeśli można, słuchajcie, to problem MZK naprawdę to jest poważny problem. To nie chodzi tylko o Białobieg czy Siemnochę. Miejscowość Świerdzie, to jest bardzo duża miejscowość, tak? Największa w całej gminie. I tam niestety kursy są skandynieli. Ludzie płacą za te kursy, narzekają też, że jest za mało tych kursów. I sugerują, dlaczego u nas tych kursów miało nie być. Na przykład niepłatne. W miejscowości Obierbia też były głosy, że w niedzielę załóżmy młodzież nie może dojechać załóżmy na basen, też nie ma bezpłatnych przejazdów. To nie, tych miejscowości jest bardzo dużo, gdzie się zgłaszają i ten problem poruszają. Natomiast no, wiemy, że tych kursów nie zabierzemy, tak? Tego tej linii autobusowej. Było to już od zarania dnia dziejów kiedyś, tak, i tak to funkcjonuje, no trudno jest zabrać coś, co już jest nadane. Natomiast no, myślę, że ilość tych kursów rzeczywiście jest do zweryfikowania i ograniczenia, tak jak byście Państwo, czy sobie, czy rada, konsultacji z panem wójtem wcześniej rozmawiali, tak, i było uzgodnione, że taka liczba kursów wystarczy i mieszkańcy też to zaakceptowali, no to rozumiem, że to jest do przyjęcia. Jeśli można, Szanowni Państwo, chcę tylko powiedzieć jedno, że też w ostatnim czasie nawet było sprostowanie w mediach. Otóż udało nam się i to też na, oczywiście to już nie będę tu mówił, jak to tam, to też może nieelegancko to wyszło ze strony pewnej osoby, ale są uruchomione również kursy w porozumieniu z panem starostą. I wiem jedno, że w tej chwili Węgi mają możliwość, prawda, jest ten kurs, który jest z dofinansowaniem środków wojewody i starostwa powiatowego. I to sobie mówmy szczerze, jest to i wiem, że ludzie sobie bardzo pochwalą, bo mogą sobie dopasować. Tu jest inna sytuacja, jeżeli chodzi o czy Łęk, czy Białobieg, bo w większości to są masa, to jest ludzi bardzo dużo dojeżdżających. Chociaż naprawdę proszę mi wierzyć, Panie Pawle, że ponad połowa to dojeżdża prywatnymi samochodami. Ponad połowa. Także natomiast tu jest ukłon w stronę dzieci, w stronę tych, którzy właśnie nie mają samochodów, bądź też wygodność, nie mogę się zgodzić, wie pan, z jednym mieszkańcem, nie, Białobieli, który po prostu co już prawo jazdy zabierają i on po prostu nie ma czym jeździć do roboty. To przepraszam, muszę o tym powiedzieć, bo było takich czterech, którzy mi to, ale kursy z powiatu. Chcę również nadmienić, proszę Państwa, jedną sprawę. Mówimy o kursach do NZK. Proszę również zwrócić uwagę, jak się na przykład miała historia i ma, że my na przykład dla mieszkańców Białobieli, Łęgu, Gnat częściowo dopłacamy do ścieków. I teraz weźmy stronę Dąbrówki, czy stronę powiedzmy
obierwi szczędowego mostu. Ile tam trzeba zapłacić za wywóz nieczystości, no bo to są już duże kwoty, proszę Państwa. A tu okazuje się, że Polskie Wody ustaliły taką staweczkę, która jest bardzo dobra, ale dla wąskiej grupy mieszkańców. I niestety, proszę Państwa, nie mam prawa zróżnicować w tej chwili tej stawki. I też dopłacamy. I jeżeli ja na przykład się pytam mieszkańców, akurat przepraszam Panie Radny, ale Głębu Przedmiejskiego, ile wy płacicie za ścieki, no to proszę Państwa, to tak mało, że nawet gdzieś to ucieka. To jest starościńskim się kiedyś zapytałem, ile płacą za odpady, bo tak drogo, Panie Wójcie, tak drogo. No i faktycznie, że długo to zeszło, zanim się dowiedziałem od tej osoby, ile opłaca za odpady, mając kompostownik, od razu mówi. Także proszę Państwa, każda miejscowość coś wnosi. Zobaczcie Pana Radnego z Lelisa. I też bym powiedział, że no przecież nie wybudowaliśmy urząd gminy, prawda? No bo w Lelisie ma Pan, Panie Bogaty, prawda? CKBIS będzie remont w Lelisie, tak? Stadion, będziemy być może robimy projekt zadaszenia stadionu w Lelisie. Ale to promieniuje, to oddziaływuje na całą gminę, tak? Natomiast tutaj co powiedział Pan Radny, tak samo niestety, ale i Lelis, no jeszcze też nie ma takiej altanki, nie ma takiego terenu. No jeżeli tutaj Pan Radny mówił, że znalazł działeczkę, proszę Państwa, 14 czy 16 arów ma mówi, tak? No 14 arów za 160 tysięcy, coś takiego. No proszę Państwa, właśnie nie ma takiej możliwości. Jeżeli my kupujemy, to kupujemy naprawdę za rok. Ostatni był zakup 24 arów, Panie Tomku, tak? Za około 70 tysięcy, także to jest ostatnia miejscowość, którą kupiliśmy. Po 3 tysiące w szafarni kupiliśmy. To są realne, ale to nie, Panie Radny, nie kupimy, a tym bardziej, że w środku miejscowości mieszkańcy nie pozwolą, żeby Pan tankę postawił. Wiem, że akurat Pan jest przeciwnikiem imprezowania takiego, jak to rozumieją niektórzy. Natomiast już są głosy, że nie może to być przy szkole, bo już zobaczy Pan, co się przy szkole dzieje, jest parking. Myślimy o parkingu w tym momencie, tak? Natomiast to nigdy nie może zyskać roli takiego terenu rekreacyjnego. Nie, absolutnie. To od razu sobie mówmy, tak? Natomiast, bo już mieszkańcy, mamy takie historie, proszę Państwa, że są bramki zaspawywane, no Kurpiewskie tutaj, żebyśmy też powiedzieli, jaki był problem z boiskiem i sąsiadem, że piłki były zabierane, nie zabierane, takie różne historie. Także no dziś o Olszewkach, no faktycznie, że głośno jest Pani, prawda Pani Radna, głośno jest na tym, to jest, mówimy o tych drganiach, ale ile my przechodzimy? No też nie mamy na to środków finansowych, żeby to gruntownie zmienić. Była jakaś, powiedzmy, koncepcja, było to zgodnie z prawem, zgodnie z projektem, zgodnie z procedurami złożone. I proszę Państwa, myślę, że każda miejscowość coś tam ma. I teraz, jeżeli na przykład mówimy, że inne miejscowości, powiedzmy, są zaniedbywane, ale na przykład utrzymywanie uczniów. Jeżeli mówimy o uczniu, tak jak powiedziałem, który już podchodzi nam pod 30 tysięcy w Obielni, do 11 tysięcy, który na przykład w Białobieli, tak? Jest zupełnie co innego. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie jest zainteresowanie. Wczoraj ja mam naprawdę tyle próśb i tyle pism, tyle wniosków, że przy dwóch przedszkolach, które mamy, w Przedmiejskim jest, proszę Państwa, lista rezerwowa. Czym prędzej musimy do przedszkola w Białobieli budować, żeby właśnie, bo dowożą nawet gnaty tutaj częściowo, prawda, Białobiel do Węgu. Bo jednak to jest zapotrzebowanie. Ja nie mówię, że to jest tanie i dużo. Absolutnie, bo kalkulacja ostateczna to będzie na koniec, wiadomo, czas jakiś okres, bo wiadomo, że musieliśmy inwestycje podnieść. Ale te nasze dzieci już zatrzymaliśmy, proszę Państwa, 75 dzieci w Błęgu i tu ponad setka w Lelisie, także no już możemy mówić o takiej historii. Dziś rozmawiamy o tym, żeby właśnie takie punkty przedszkolne, czy to na drugiej stronie, że tak powiem, gminy, a więc w Obierwi, niewykluczone, że będę Państwa namawiał, ale na razie jest to rozpoznanie zrobione. Nie wiem, jak to jeszcze będzie ostatecznie, bo wiem, że Rady Rodziców, Rady Sołeckie się tam zbierają na temat. No tak, Panią Gosiu? Ale dobra, to będzie oddzielna dyskusja. Ja wiem na ten temat, wiem, że coś się tam dzieje, ale proszę Państwa, nie mówmy, że zaniedbujemy kogoś. Utrzymywanie, tak jak tutaj można byłoby powiedzieć, ucznia danej innej placówce, gdzie mamy 6080 zł, a płacimy 20, ponad 9 tysięcy, no to też ponosimy koszty tego, tak? Wszyscy gdzieś tam gremialnie. Także, natomiast na pewno, proszę Państwa, mówię to odpowiedzialnie, trzeba się przymierzyć do tematu dowozów kompleksowo. Nie mówię, że do wszystkich zadowolimy od razu, natomiast jestem jak najbardziej za
odpłatnością, za odpłatnością, żeby powiedzmy, że nie to, że za darmo, bo niestety, proszę Państwa, jest z tego tytułu taki, powiem krótko, kwas w gminie i ja tego nie mam argumentów, żeby tego dłużej bronić. Natomiast nie może to też iść w kierunku, że pogarszamy jakość życia, tak jak Pan powiedział, miejscowości podmiejskiej, czy to Lęku Przedmiejskiego, czy też powiedzmy Białobieg. Białobieg ma o tyle dobrze, że się praktycznie łączy z tą stroną, tak? No Lęk ma ten pusty przelot, tak? To może poczekamy, jak się tam zabuduje, Panie Radny, co to tam wtedy, tak? Nie, żartuję w tym momencie, ale faktycznie, że proszę Państwa, no Muszyństwo do Muszyństwa dojeżdża, tak? Bo do Muszyństwa dojeżdża. I na Białobieg, tak? Tak jest. Się temu wszystkiemu, nie jestem tu mówcą, patrzę, że to jest jedno wszystko, do tego się zgadza. Od linii, od tych kosztów, z wielkich ubrań, od psów, od tego. Jest pewna grupa ludzi, nie tylko na terenie wioski, czy na terenie gminy, ale w ogóle w Polsce, która sieje za mnie, to wiemy chyba wszyscy. I wystarczy podpuścić ludzi, napuścić, bo to nie dalej, bo to nie tamto. Tak jakbyśmy w każdej jednej miejscowości, no gdzie radni, co tysiąc jest mało, buduje się proszę jak nie pyta się nikogo, czy kupuje coś, ale później za rok, miesiąc,